Powiat nowosądecki leży w południowo-wschodniej części Małopolski. Większość jego powierzchni zajmują góry Beskidu Zachodniego i otaczające jezioro Rożnowskie wyniosłości Pogórza Karpackiego. Równina, na której trzy największe rzeki Sądecczyzny Dunajec, Poprad i Kamienica łączą się w jeden nurt, to Kotlina Sądecka, główne skupienie osadnicze powiatu. W jej centrum leży Nowy Sącz, największe miasto Sądecczyzny, liczące około 83 tysięcy mieszkańców, będące jednocześnie jej głównym ośrodkiem administracyjnym. Stąd rozpoczynamy naszą wędrówkę po ziemi sądeckiej. Bardzo ważnych na przykład Urzędu Skarbowego, rzemiosła, jest również zaprzyjaźniony. Ale można was zobaczyć na co? Może połączymy. Proszę Państwa, od dwóch lat organizujemy... Spotkało go to tragiczne zdarzenie. Zapisał się pięknymi kartami w kulturze i polskiej, i sądeckiej. Wiceprezydent Nowego Sącza za ogromny wkład w rozwój miasta, za jego sprawą między innymi ruszyła budowa. W czwartek w Urzędzie Wojewódzkim wojewoda Wiktor Sowa przedstawił wciąż pogarszającą się w całym województwie sytuację służby zdrowia. Ale jak dwie osoby nawalają, to już wiadomo, że zespół zaczyna się rozsypywać. Trzeba być bardziej oszczędnym. Gdzie tu Pan widzi możliwości oszczędzania? Nie Pan powie. Na czym w administracji oszczędzać? Na telefonach? Na dzwonieniu? Nie. Są dwie rzeczy. To porozumiemy. Wie Pan, bo czasem, No drugi przyjdzie, powie, już Panie Wojewodo, no Panu ucieka szansa, Panie podpisuje, Pan nie wie Pan co. A Pan, co za sprawę? Sytuacja jest więcej w tym urzędzie, tak. Prawda? Jak Pan do tego się przytrafi w tej chwili przymierzy? Renegocjacja tej... Ale pociągnijmy to. Prezydent też się nie zauważył. Poprzednik Pana zapisał się tym, że w województwie, które stało kulturystyką, zlikwidował na dzień dobry Wydział Kultury, bo mu się nie podobał tyle. Będą miały niemożliwości. Tak. Więc wie Pan, był Pan na weselu. Czy to było wesele takie... Bobowe jest takie pogórzańskie. Pogórzańskie. Zobaczcie Państwo, można pójść na wesele i popiec. Można pójść na wesele bardzo dobrze popiec. Ale można pójść na wesele, popije się i tego się nie czuje. Moim skromnym zdaniem na wybory jest już czas najwyższy. Po pierwsze mijają ustawowe 4 lata od poprzednich. Przedłużenie kadencji na siłę byłoby błędem, tak jak przedłużanie na przykład wygasłego już dawno uczucia do starej narzeczonej. Znaczy, jeśli chodzi o starą czy nową ordynację, w naszym mieście nie ma żadnego znaczenia, ponieważ jest to samo. Na przykładzie sądeckim mogę powiedzieć, jest to moja oczywiście prywatna obserwacja, po części zawodowa, że sądeccy radni są bardzo zmęczeni. Nie myślą już o bieżących sprawach miasta, myślą tylko o tym, jak zachować się w czekającej dość krótkiej kampanii wyborczej do samorządu, pod kogo, pod jakie nazwisko się podpiąć. Przyszedł czas, żeby się określić, przedstawić ludziom programy, które prezentują. Sądeczanie zawsze byli rozsądni, myślę, że wybiorą właściwy program. My jesteśmy gotowi z programem, także zaprezentujemy społeczeństwu, a oni sami rozsądnie wybiorą. Program rozsądny. Im szybciej te wybory się odbędą, tym szybciej rozwiązany w jakiś sposób zostanie klincz wywołany głębokim podziałem w łonie Rady pomiędzy klubem prawicy a ugrupowaniem skupionym wokół prezydenta Jerzego Gwizdża. Moim zdaniem czarnym koniem mogą się okazać komitety osiedlowe, które nie będą przyznawać się do jakiejś określonej orientacji politycznej, będą reprezentować ludzi znanych w danych osiedlach. Gdybym się miał pokusić o jakąś prognozę, oczywiście jest to o to bardzo trudno, myślę, że ostateczny układ we władzach miejskich zależeć będzie od pewnej taktyki i kontraktów zawartych już po wyborach. Niewykluczone, że najwięksi wrogowie polityczni i przeciwnicy pana prezydenta posła Jerzego Gwizdża
będą zmuszeni siłą rzeczy później go poprzeć w powtórnym wyborze na stanowisko prezydenta miasta. Taki paradoks może nas w Sączu czekać. Tyle na dziś, na jakieś ściślejsze prognozy jest chyba za wcześnie. Dobry wieczór. Ubiegły rok był dla Nowego Sącza świętem. Wiadomo, 700-lecie miasta, uroczystości, podczas których obecny był m.in. prezydent Polski Lech Wałęsa, zakończyły się, pora wrócić do codzienności. Może zacznijmy od tego, iż dyskusja o powiatach pisze województwu nowosądeckiemu swoisty nekrolog. Już myśmy kroki poczynili, to miasto, które jest ciągle jeszcze miastem wojewódzkim, na mapie Polski coś znaczyło. Panie prezydencie, również o pieniądzach. Spore emocje, wręcz kontrowersje wśród sądeczan wzbudza tak zwana polityka zagraniczna sądeckiego ratusza. Między innymi wyjazdy za wielką wodę do Ameryki. Na czyj koszt odbywają się te podróże i jakie są ich efekty? Proszę mi wierzyć, panie redaktorze i drodzy państwo, także to nie są wyjazdy, które obciążają budżet miasta w dużej skali. Był pan szeregowym członkiem Porozumienia Centrum, które wygrało wybory parlamentarne w Nowym Sączu, jak i w województwie nowosądeckim. Dziś jest pan bezpartyjny. Dlaczego? Ja przyszedłem okres, w którym różnie o mnie mówiono. Nic nie udowodniono, bo udowodnić się nie dało. Panie prezydencie, odnoszę być może subiektywne wrażenie, że ratusz sądecki jakby izoluje się od fachowców. Dlatego, że ja uważam, że zarząd miasta, jak na miarę możliwości Polski, jest naprawdę znakomity. Czym pan chce zapisać swoją kadencję? Czasu jest mało, bo półmetek już kadencji minął, a oczyszczalnia Oxfordu jest jak medium chyba dalszej przyszłości. Ja jestem 2,5 roku. Za 10 lat porozmawiamy. Obiecuję wrócić do tematu. Chciałem serdecznie podziękować panu prezydentowi Nowego Sącza za przybycie do nas do studia, jak również kolegom z prasy nowosądeckiej. Kończymy już kronikę. Żegnam się z państwem. Do jutra. Do widzenia. Najciekawsze publikacje z prasy lokalnej w tym tygodniu wybrał dla państwa Jerzy Leśniak, dziennikarz z sądeckiego oddziału Gazety Krakowskiej. Dzień dobry państwu. Dokładnie w tych dniach, 16 września, mija 55. rocznica bohaterskiej śmierci sądeckiego generała Józefa Kustronia. Zginął jak żołnierz z bronią w ręku w bezpośredniej potyczce z Niemcami w rejonie Lubaczowa i Oleszy. Generał spoczywa na sądeckim cmentarzu, a jego imieniem jest ochrzczona szkoła Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu. Gazeta Wyborcza, również piątkowa, donosi o ujęciu w Nowym Sączu lubieżnika. Sądem Wojewódzkim w Nowym Sączu zapadł wyrok w sprawie trójki morderców dozorcy ze szkoły podstawowej numer 7. Użytkownicy telefonu w naszym mieście przeżywają istne katusze w związku z zainstalowaniem nowej centrali cyfrowej i zarazem w związku ze zmianami numerów telefonicznych. W Dzienniku Polskim wspomnieniami o księdzu Władysławie Gurgaczu, kapelanie Polski Podziemnej, Armii Krajowej, zamordowanym w 1949 roku, dzieli się ojciec Władysław Augustynek z parafii kolejowej. Znany w Sączu ojciec Augustynek znał się z księdzem Gurgaczem w okresie nowicjatu. Na zakończenie pragnę państwu zarekomendować lekturę sympatycznie redagowanego pisma z Piwnicznej znad Popradu. Ciekawe artykuły, interesująca grafika. Warto sięgnąć po tę gazetę. Dziękuję państwu za uwagę. Na mapie politycznej jak próbować was umiejscowić? W centrum, bardziej na prawo? Klasyczna chrześcijańska demokracja to jest typowa organizacja polityczna centrum. Państwa tak wcisnęliśmy w jedną salę nie dlatego, żeby w ten sposób stworzyć wrażenie tłumu, tylko że jest to największa sala znajdująca się w tym budynku i będzie to główna sala konferencyjna w porządku dzisiejszego spotkania. Z ponad godzinnym opóźnieniem w siedzibie Porozumienia Centrum w Nowym Sączu przy ulicy Pijarskiej w piątek rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Najwięcej uwagi poświęcono przyszłorocznym wyborom prezydenckim. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego szanse na zwycięstwo ma kandydat spoza grupy liderów prawicy, którego zaakceptują wszystkie ugrupowania, choć najważniejsza jest jednak akceptacja wyborców. Ponowny wybór na to stanowisko Lecha Wałęsy byłby szalenie nieodpowiedzialny. Co do tego, że kandydatem nie może być Lech Wałęsa,
Lewica, to to jest szeroka zgoda i prawicy, i Unii Wolności, więc ja nie bardzo wiem, dlaczego tutaj taki problem w ogóle jest stawiany. Chciałem Państwu zarekomendować kandydata do Senatu. Równie dobrze czuję się w zagrodzie teściów, czy też swoich rodziców, nawet na traktorze, czy też z widłami w ręku, jak również na międzynarodowych sympozjach rolniczo-ekonomicznych w Europie. Piska na stół, popielniczkę pet, jakąś damę roześmianą król przytuli wnet. Gdzieś między palcami sennie płynie czas, czwarta ręka króla bije as. Otwarta piwiarnia PAP, także o nazwie Zagłoba, już od 5 lutego zaprasza wszystkich, którzy lubią spożywać złocisty płyn w sympatycznej atmosferze. Jacku, znamy się bardzo wiele lat. Proszę, powiedz mi, ale tak szczerze, po co naprawdę wybierasz się do parlamentu? Urodziłem się, mieszkam, pracuję w tym regionie. Mamy kandydata na posła radnego, naszego słynnego Jacka Bugajskiego. Jacku, znamy się bardzo wiele lat. Proszę, powiedz mi, ale tak szczerze, po co naprawdę wybierasz się do parlamentu? Urodziłem się, żyję, mieszkam w tym regionie, który natura wyposażyła tak obficie te walory, które świadczą o jego wartości. Głosujcie na mnie. Ojcze, słuchaj, mamy posła porządnego. Głosujemy razem wszyscy na Jacka Bugajskiego. Dzisiejszy przegląd prasy przygotował dla Państwa Jerzy Leśniak z Gazety Krakowskiej. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w redakcji Gazety Krakowskiej przy ulicy Narutowicza 6 w Nowym Sączu. Sądecki ratusz Belweder. W specjalnym liście do prezydenta Jerzego Gwizdża pan minister Lech Falandysz informuje, że Lech Wałęsa zaakceptował sądecką inicjatywę powołania forum samorządowego przy Urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej. Wniosek księdza proboszcza prałata Stanisława Lisowskiego o zwrot byłego mienia kościelnego. Sprawa smutna. Trwają poszukiwania również za pośrednictwem prasy 11-letniego Daniela Piaseckiego, który przed świętami wielkanocnymi bawił się wraz z psem nad rzeką Kamienicą. Dr Piotr Gryźlak opisuje gehennę, jaką przechodzą pacjenci w przychodni chirurgiczno-ortopedycznej przy ulicy Długosza. Krakowski Czas informuje o powołaniu w Nowym Sączu katolickiego liceum ogólnokształcącego. Naczelnik Urzędu Skarbowego Jan Węgrzyn ujawnia kulisy płacenia podatków, a sądecki plastyk, pan profesor Stanisław Szafran, zaprasza do swojego królestwa pachnącego werniksem. Dziękuję Państwu. A Kasiu zawsze tu. Nie, nie. Tuż mi są. Tuż mi rotne są. Inaczej się nie da. Usiła profesor samobójstwo i ją odratowała. Ty to wiesz, że nie mówi na głos, co on zrobi. Przy okazji dla pana Jerzego z okazji imienin wszystkiego, co śmieszy. W dzisiejszym koncercie przekazujemy życzenia dla wszystkich redakcyjnych Jurków, nie pomijając redaktora Leśniaka, Widła i Cebuli, serdeczne życzenia ostrzejszego pióra z okazji imienin. Moja Eugenia jest. Powiada, tak nie może być. Nie. O kobietach można mówić całe życie. Idzie? Dzień dobry Państwu. Do obejrzenia kolejnego wydania Wiadomości Sądeckich zapraszają Państwo... Państwa, nie? O chwileczkę, chciałam sprostować, nie żadni Państwo. Zaczniemy od uroczystości 1, 2 i 3 majowej.
Jego Maja nic nie było. Do największych uroczystości można niewątpliwie zaliczyć wydarzenia związane z 200... Tak. Kolegom z Dziennika Polskiego przybyło więc pracy. I rozpoczyna dziennik. Mogę palić przy tym? Dzień dobry Państwu. Dobra. Mówiłem, nie chciałem tego dzisiaj, kurczę, no. To mi ubrali w krawat i kazali, kurde, no. Szybciej, wiesz? Szybciej, konkretnie. Tutaj siedzi Matoł, który nic nie wie, co się dzieje. Wiem, wiem. I gadaj mu tak, jak chłopakom do głowy. Wiem, wiem. Odłożyć? Halo? Odłożyć, nie? Do Uścia Gorlickiego jest dobrze. Teraz na podwójnym gazie. Tak to było dobrze czytane, nie? Teraz. Raz. To tak żartem troszkę, no. Dobra. Serdecznie Państwa witam. Jeszcze raz serdecznie i gorąco. I życzę Państwu wesołych, przyjemnych zabaw. I proszę, żeby wspomnienia z tej zabawy, z tego spotkania pozostały dla nas na długie lata. Jerzy Leśniak, absolwent pierwszego LO imienia Jana Długosza w Nowym Sączu w 1976 roku i Uniwersytetu Jagiellońskiego Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w 1980 roku. Pracował m.in. w tygodniku Dunajec w latach 1980-1988, Gazecie Krakowskiej, kierownik oddziału w Nowym Sączu w latach 1989-1995, w Dzienniku Polskim w latach 1996-2003, w Regionalnej Telewizji Kablowej w latach 1992-2001, redaktor naczelny tygodnika Echo w Nowym Sączu, rok 1996 i kwartalnika Nowy Sącz od 2005 roku. Jeszcze pamiętasz. Członek Komitetu Redakcyjnego Rocznika Sądeckiego od 2007. Wykładowca dziennikarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu od 2001. Współpracownik miesięcznika Sądeczanin w latach 2008-2011. Kwartalnika Almanach Sądecki od 2010. I Dobrego Tygodnika Sądeckiego od 2014. Korespondent prasy polonijnej w USA. Autor artykułów w Kurierze Starosądeckim. Znad Popradu, mieście NS. A wcześniej w Ziemi Sądeckiej, Głosie ZNTK i Głosie Sądeckim. Redagował Głos Newagu 2006 i Gazetę Chrobrego 2008. Sekretarz Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej. Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Nowego Sącza w latach 2003-2006 i pracownik Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miasta
w latach 2006-2017. Czy mnie jeszcze, czy jeszcze pamiętasz? Już za niedługi czas.